Cześć wszystkim, jak się macie z tej strony żuraw.pl, witam w kolejnym bonusowym dzisiaj strumyczku spoza planu. Tym razem gra Grid 2. Kontynuujemy World Series Racing. Dlatego, że czas pociągnąć tą grę do przodu, ponieważ chciałem pokończyć serię, które pozaczynam na swoim kanale, ponieważ w planach oczywiście mam kolejne gierki, które bym chciał sobie pograć, które bym chciał ponagrywać, które bym chciał postreamować, a nie chcę po prostu zostawiać rozbabranych serii, których i tak trochę dużo mam na kanale, że się średnio z nimi wyrabiam z czasem, jaki mogę poświęcić na granie, więc dzisiaj ogarnąłem mniej więcej to, co miałem do ogarnięcia na dzisiejszy dzień. Trening biegowy zaliczony, więc można sobie pograć, postreamować. Zjeżdżając ze wzgórz, uważaj na strome odcinki. Mogą one zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych. Więc sobie pojeździmy w Dziś grida. Powinno się obejść bez niespodzianek. Ostatnim razem zająłeś tu wysoką pozycję. Miło by było, gdybyś to powtórzył. Ja wszystko powtórzę, panie. Ja wszystko powtórzę, ale w swoim czasie. Grid 2. Grid 2 jest giereczką. Niestety muszę stwierdzić, że słabszą od pierwszej części. Może graficznie lepszą, bo jednak parę jakichś tam lat różnicy między pierwszą a drugą częścią było, więc postęp graficzny, mimo że może niezbyt wielki, ale się jednak dokonał w tej grze. Natomiast gameplayowo, no, mam takie odczucia, że jednak w Grida 1 grało mi się nieco lepiej. Jakaś tam szczątkowa fabuła tam gdzieś była, taka pozostałość po Toka Race Driver. Więc tam jakaś szczątkowa fabuła była, ten konflikt niejako z ekipą, już nie pamiętam, Ravens, coś tam. Raven, coś z Ravenem, ale nie pamiętam co. Coś z Krukiem w nazwie. Jeju. To będzie chyba do powtórzenia. Był ciekawszy. Odnośnie, ja bardzo miło wspominam ogólnie Toka Race Driver, chociaż ta gra była piekielnie trudna. Momentami nawet jak na wyścigi. Ale przynajmniej wątek fabularny był całkiem okej. Ogólnie jestem zwolennikiem wyścigów z elementami fabularnymi, dlatego na przykład w miarę w porządku grało mi się w grę Need for Speed Undercover, chyba się nazywała ta część. Ona miała, pamiętam jak wyszła, oceny w recenzji w CD Action chyba 6 na 10 tylko jej dali. Miała swoje problemy, ale z racji wątku fabularnego jakoś tam grało mi się w nią całkiem przyjemnie. Muszę kiedyś spróbować Need for Speed The Run, który chyba jest ogólnie wyścigiem z fabułą. Chociaż gra też ogólnie raczej średnio oceniana. Ale by spróbował może zobaczyć, co, o co w tej historii chodziło. No nie, jakoś znaków. I po ścianach. O, nie dojadę do mety chyba w dobrym czasie.
No i niestety, ale... Stary, nie martw się. Jak nie ten, to inny. Ale niestety za wolno. To jakieś prawie 10 sekund, 9,5 sekundy za wolno. Na razie mi poszło. Ale to nic, nadrobimy, nadrobimy to wszystko. Nie zwlekaj z udziałem w zawodach specjalnych. Gdyby nie były godne uwagi, nie zawracałbym ci głowy. Na razie to ja chcę zdobyć Mercedesa. Chcę zdobyć Merola. Czy mi się uda? Zobaczymy. Trasa wokół tami obfituje w szerokie zakręty, idealnie nadające się, by wprowadzić auto w drift. Ja nie lubię driftu, proszę pana, więc... Wykorzystaj to. Więc tym driftem u mnie to słabo trochę. Nie lubiłem trybu driftowego w żadnej grze, ani w gridzie, ani w Need for Speedzie tak samo. Pamiętam, drifty były w Need for Speedzie Undergroundzie, w Undergroundzie 2. W Most Wanted chyba też były. Ale jakoś niespecjalnie mi ten tryb przypadł do gustu w jakiejkolwiek grze wyścigowej. Więc no sorry Gregory, ale... Ja jeżdżę po swojemu i raczej nie po driftersku. Shit. Jeżdżenie z górki. No to tutaj jest ciekawie, no. No niedobrze. No dobra, straciłem może niedużo czasu, ale jakoś tam się obroniłem przed tą ścianą. Dobra. Tu za ostro. Ograniczenie do 40, ja zasuwam 150, 160, spoko. Ajajajajaj. Żeby tą kamerę dało się nieco wyżej ustawić, to bym widział dalszą część trasy, bym sobie mógł zaplanować taktycznie bardziej rozkład. A tak? Tu jest ciężko. Tu jest ciężko, dlatego że niestety, ale las w dużej prędkości strasznie zwęża drogę. Gdzie optycznie oczywiście, bo droga cały czas zostaje taka sama, ale optycznie się strasznie zwęża i ciężko zapanować nad samochodem.
Ile mi zabrakło tym razem? Przykro mi, stary, ale nie dostaniesz tego wozu. Sekundę poprawiłem wynik, kurde, no dobra. Poprawiłem wynik o sekundę. Termostat mi się w pralce psuje i muszę co jakiś czas niestety zrestartować pranie, żeby się dokończyło. Muszę poszukać na internecie, ile kosztuje serwisowanie takich pierdół jak termostat. I przemyśleć sprawę, czy wzywać serwis do tej pralki, czy nie. Czy się męczyć z tym praniem, które wymaga kilkunastokrotnego restartu. Zaczniemy od nowa, jeszcze raz. No nie, no tracę cenne sekundy na tych zakrętach. Ładnie się zmieściłem. Dobra, ja jakoś wylawirowałem z tego. Ale jest ciężko się zmieścić w tym czasie 4 minuty. Ten tunel wjechać jest to problematyczne. No nie, no tutaj las. No dobra, jakoś w tym lesie zapanowałem nad tym samochodem, ale z mocnym hamowaniem. Trudno się mówi. Dobra.
No i niestety znowu nie udało się, chociaż znowu poprawiłem czas troszeczkę, ale dalej jestem za wolny o jakieś 6 sekund. 6 sekund, no zszedłem 3 sekundy szybciej, ale mimo wszystko to nie jest to dalej. To nie jest to. Tuż zmies, wytrwałość, von Zipper i zaproszenie, tuż SPN. Mam zaproszenie do jakichś wyścigów, zobaczymy, Lazurowe Wybrzeże. Audi RS5 Coupé na 4 koła. No zobaczymy. Już łączna liczba wyprzedzeń. Najgorszą przeszkodą są wystające skalne ściany. Omijaj je szerokim łukiem. To ważne zawody. Sponsorzy i widzowie nie mogą się doczekać, aż pokażesz, na co cię stać. Nie zawiedźmy ich. Tak czy facet nie może cię dogonić. Nie daj się mu wyprzedzić. No tu będzie z wyprzedzeniem ciężko. Jak mnie przegoni, to już go nie złapię raczej, bo tu jest wąsko. Zwiększasz przewagę czasową. Tak, trzymaj. To Audi się dobrze prowadzi, już mi się podoba. No i wygrałem. O, pięknie. Pięknie to załatwiłem. Dobra robota, stary. Bez trudu poradziłeś sobie z zadaniem. Mam jakimś Mercedesem, a ja tutaj mam Audi. Audi jest spoko. Jechałeś zbyt agresywnie i przegrałeś rundę. No nie, no panie!
No i wygrałem. Zach Mitchell nie stanowił jakiegoś większego wyzwania. Dałeś sponsorom to, czego oczekiwali. No i spoko. Tutaj też jest tłuszcz, czyli to wyprzedzanie, tylko że w Hongkongu ostatnim razem mi nie poszło. Ale może teraz by spróbował, tylko zaraz sobie tam paleczkę zrestartuję. No dobra, zajmiemy się tymi zawodami specjalnymi. Tym razem będziemy się ścigać w Hongkongu. Dziś ostatnio wiem, że mi tragicznie szło, ale tego już wiem, bo się jeździło Viperem. To już wiem, dlaczego mi tragicznie szło. Viper to nie jest dobry samochód dla mnie. To Audi mi dajcie, to ja wygram te zawody. Skręca. O, rany, rany. Nieźle ci idzie, musisz tylko zwiększyć przewagę. To nie będzie takie proste, panie. No dobra, jakiś stream mi przerwało. Jestem na razie na wyprzedzaniu. Jest coraz bliżej, musisz bronić swojej pozycji. Obronię, jeżeli nie będziesz mi przeszkadzał. To nie jest takie proste, panie. Uff, ale wygrałem. Oh yeah. Udało się. Udało się. Dobra robota, stary. Bez trudu poradziłeś sobie z zadaniem. Jestem pewien, że w nocy także sobie poradzisz. Zamiast ci pomóc, nadmierna agresja sprawiła, że przegrałeś rundę. Jak się rozwalił. Ej, no co ja poradzę, no? Ja nic nie poradzę, że on tak się wepchnął. I pod maskę, no. O nie, no tak, to nie będziemy się bawić.
O Jezu, wyprzedziłem go na 5 sekund, ale zasuwałem. Rozwaliłem typa. O panie. Pocisnąłem dziada. Wytrzymałość von Zipper, Paryż Circuit de la Sienne. De la Sienne, dobra. 3 minut. O nie, no Caterhamem będę jeździł. Pamiętam tą trasę. Męczyłem się z nią ostatnio, ale dziś idzie mi lepiej. Pamiętam tą trasę. To była trudna trasa. Samochód trudny w prowadzeniu. Okrucieństwo nie zna granic tego wyścigu. Ten wyścig nie wybacza. Dobra, jestem jakimś cudem drugi, ale to jest naprawdę... Hej, Belgus, złaś! Nic drogi! Nie uciekaj, malutki! Tutaj nie ma miejsca dla słabeuszy! Ciśniemy! Tylko gorzej, że teraz miałem się na kim wzorować, jeżeli... Chodzi o jeżdżenie na trasie, więc... Ej, pomyśl czasem o facecie, który musi to naprawiać. A ty pomyśl o facecie, który mi wjeżdża w tyłek! Tak się nie robi! O, ładnie, 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 ładnie. Ale no, panie! Szkurwa mać! Co za zjeb! Kurde blade, no nie, no takie pierdoły i od razu... Szkuźwa, no powtórki mi się skończą zaraz, jak będę tak się pierdzielił z tym gównem. Ha, ale się wyjebał. Ale została mi tylko jedno cofnięcie czasu. Jak się nie wyrobię teraz, to będzie Lipson. Dobra, odbiłem się od ściany. Technika, po prostu zawodowstwo, mistrzostwo świata. Zostały 3 minuty. Profesjonalna banda.
O, panie, ale tu się zapierdziela. No to nie wiem, jak ja się nazywam. Skupienie na trasie lever hard. Dobra, pojedziemy tędy. Tędy się łatwiej wyjeżdża. Ten zakręt chyba. Tak. Uff. O rany. Do końca wyścigu zostały tylko 2 minuty. Dobrze, ten Caterham ma hamulce dobre. Bo inaczej już dawno bym skończył na złomowisku z tym samochodem. Tu jest, panie, pełne skupienie, bo jestem pierwszy wyjątkowo. Ale ktoś mnie goni, goni mnie jakiś dupek. Jeszcze 60 sekund. Goni mnie jakiś dupek. Kurde, drugi. Zostało 30 sekund. Utrzymać się. Robota. To było najszybsze okrążenie wyścigu. Jeszcze tylko 10 sekund. Oje, wygram to, wygram to. Nikt mnie, nas nie dogoniec. Oje, nas nie dogoniec było. Dobra robota, stary. Bez trudu poradziłeś sobie z zadaniem. Ale setne sekundy tylko. To były tylko setne sekundy. Dobra, zawody specjalne, wszystkie zaliczone, coś takiego, no po prostu cudowny weekend. Tu pierwszy, tu piąty, jazda na czas, tu trzeci, tu ósmy. O, mamy nowe zaproszenia, o ja pierdziele, mamy nowe zaproszenia. Nowe wyścigi, wyścigi seria MR, 3 rundy. Jedziemy! Indianapolis i Red Bull Ring oraz Yas Marina, trzy wyścigi na 3 różnych torach. I co my tu mamy? Volvo. Prędkość, przyspieszenie, moc, masa, napęd tylny i napęd tylny. I mamy Volvo albo mamy GC Automobil. Prędkość, przyspieszenie, moc, masa, napęd tylny, przyczepność. A wiecie co? Spróbuję z tym Volviakiem. W sumie parametry mają prawie że identyczne. No praktycznie mają identyczne parametry. Więc weźmiemy sobie szwedzką myśl techniczną. Szwedzka myśl techniczna, czyli Volvo. Onegdaj, 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 tak pewnie ze 20 lat temu, gdzieś, a może i więcej. Samochody może niezbyt piękne z wyglądu, ale za to bardzo niezawodne. Drogie. Miej dziś oko na tego kierowcę.
Drogie, ale no nie za bardzo, nie psuły się, no, ale teraz wszystkie się psują. Jakie prowadzenie, panie? No puść mnie, debilu! Się wbiję mu w zderzak i nie chciał mnie puścić dalej, ale już uwaliłem mu spoiler, więc... Dobra robota, jesteś w połowie. Więc będzie mu ciężej się jeździć, a... Dawać, dawać, to mi przypomina Tokyo Race Driver. Ja wam dam tutaj... No, puszczaj, chamu! Jeden z drugim. Myślicie, że jesteście zajebiści? Jeszcze nie widzieliście mnie na torze. Wypad. Wypad, leszczu. No jaki dupek, nie chcę je puścić, no. Ścinanie zakrętów. Ale mnie spowolnił. Dawaj, prójemy! Ja mam szybsze samochody! Jeszcze dwa okrążenia. No, ale pięknie zapierdzielam, ile fabryka dała. Ej no, tutaj dało się z całą prędkością. Ale ładnie. No i na tym zakręcie zrobiłem bardzo dużą robotę, a teraz z drogi śledził. Dobra. Nadrobiłem na tamtym odcineczku, jak zapierdzielałem. No tutaj deczko nietechnicznie, ale jakoś ujdzie. Dobra, jesteśmy pierwsi. Pierwsi zapierdzielamy. I tak to się ma wyglądać. Dobra robota, utrzymujesz prowadzenie. Ja zawsze utrzymuję prowadzenie, panie. Ja od tego jestem, żeby utrzymywać prowadzenie. A gdzie ja mam jechać? Ja pierdzielę, jakieś zmyłki na tym torze. Dobra, no tutaj możemy zapierdzielać, ile fabryka dała w sumie. Ale ich odstawiłem. Masz 5 sekund przewagi nad drugim kierowcą. Tak trzymaj. No i bardzo dobrze. Teraz będę miał zwycięstwo w kieszeni. No i pierwsze miejsce. Volvo poradziło sobie znakomicie. I to znacząco miałem przewagi. Minuta 19. Świetnie ci idzie. Znajdujesz się na szczycie tabeli wyników. Postaraj się zachować pozycję. Większość jedzie tym Volvo, czyli ten najdobry samochód. Średnia pozycja na mecie. Trzecia. Najdłuższy drift 132 metry. Teraz na Red Bull Ring. Po drodze natknie...
Natkniesz się też na kilka niespodziewanych zakrętów, dlatego jedź uważnie. Dobra. Silva, uważaj na tego gościa, gdy będziesz go wyprzedzać. Nie boi się nieczystych zagrań. Ja też potrafię grać nieczysto. Oj, ja potrafię grać nieczysto. Postaraj się więc to wykorzystać. Już jednego załatwiłem. Tu nie ma miejsca dla słabych kierowców. Dobra, jestem szósty. Pyk, 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 pyk. To jest to. Zaraz tutaj. O panie, jak ja zgarnąłem pan. Jeszcze parę zakrętów. Ej no, kurdys! Jaki skurczysynek, no! Jaki hamu! Dobra, już tylko Silva mi został do dogonienia. Ale mam ci, dziadu. Jesteś już mój. Jeszcze tylko dwa okrążenia. To nie, panie. A tam co, ostatniego będę doganiał? Nie, to Harrison. On zapierdziała pierwszy. Myślałem, że ja jestem pierwszy, ale to nie. Harrison. Pan Harrison, ale panie Harrisonie, ja tu pana wyprzedzam po tej stronie drogi. I co mi pan zrobisz? Rekord okrążenia, to jest to. Jak do tej pory żadnych stłuczek. Tak trzymaj. Bo ja jeżdżę bez stłuczek. Bezwypadkowa jazda, niskie oceny. Zamiaru. Zwalnię, zasuwam. Jak Speedy Gonzales, albo jak Zygzak McQueen. I to już jest moje. Boom, headshot. I mamy to. O, jak my to mamy w tym momencie i to z niezłą przewagą.
40 punktów, 10 punktów przewagi na drugim miejsce. Naprawdę musiałbym trzeci wyścig spierdzielić, żeby przegrać. Indiana. Każdy zakręt na Yas Marina jest wyjątkowy, dlatego zachowaj czujność. To Bruno Silva. Nie zawsze gra uczciwie, więc nie daj się zepchnąć z trasy. Yas Marina, no dobra. Yas Marina, nocny wyścig, pełen świateł. Prowadzenie na samym początku. Próbuję. A ładnie. Wcisnąłem się. Dobra, następne auto będzie łatwizną. Tak mówisz? Na zakrętach jestem lepszy, bo jestem agresywniejszy. Ale to chyba kara za takie coś powinno być, nie? Ale nie ma. Ale już się wcisnąłem do pierwszej szóstki. Pierwszej piątki nawet. Dobra. Jak pięknie, na jednym zakręcie i kurde, won mi stąd, patałachy. Dobra Marcin, jesteś pierwszy, utrzymaj pozycję. Powiedział dobra Marcin. Pięknie. Tutaj zacięcie zakrętu. I jestem pierwszy, Bruno Silva trzeci, może mnie podsmoknąć w zderzak. Nie ma takiej opcji, żebym to odpuścił teraz. Teraz to zwycięstwo jest moje. Ostatnie okrążenie. Dasz radę, jesteś na prowadzeniu. Pewnie, że dam radę. Masz 5 sekund przewagi. Ja nie dam rady. Staraj się utrzymać prowadzenie. Ja nie dam rady. Kto inny jak nie ja. To właśnie ja jestem mistrzuniem. Pa pa ra pa ra ra. Oh yeah. Nie potraktowali tego jak ścięcie zakrętu. Super. Więc ten wyścig mam już praktycznie w kieszeni. Poważnie? No to ładnie im spuściłem łomo na tej trasie. Oh yeah, wygrałem. Pocisnąłem okrutnie. Dobra robota, Marcin. Gratuluję. Jesteś pierwszy. Wygrałem 3 wyścigi, no to po prostu zrobiłem niezłą robotę. Panie, 10 milionów fanów, 10,5 prawie.
zaprezentował ich wozy szerszej publiczności. Jeśli będziesz wystarczająco szybki, samochód trafi do twojego garażu. Spoko, no ale to wyścigi seria MR. Teraz mamy punkty kontrolne seria Intel, 3 rundy. Dobrze, no to weźmiemy sobie jeszcze to. Honda z dodatku. Civic Super Modify, no nie mam niestety dodatku. Chevrolet. Chevrolet Corvetta. Tylny. Aston Martin. McLaren. Jaguar. Aston Martin. Myślę, że to zrobimy zrównoważone GT. Aston Martina sobie weźmiemy tego. I zobaczymy. Punkty kontrolne, jak mi się powiodą. Muszę liczyć punktów kontrolnych 149. Zakręty z dwoma szczytami to specjalność Chicago. Wchodź w nie gładko, a zwycięstwo masz w kieszeni. Parametry tego auta sprawiają, że nadaje się ono do każdego stylu jazdy. Miłej zabawy. Dodano ci więcej czasu. Otrzymujesz premię czasową. Świetnie stoisz z czasem. Nie zmarnuj takiej szansy. Czwarty, no dobra. Shit happens. No jednak tutaj coś by było lepszego chyba niż ten. Trochę taki ciężki. Jest dużo ostrych zakrętów. Dodatkowy czas z pewnością się przyda. Kurde, chamie ty. Ale ja ci to dałem. Goń do następnego punktu kontrolnego, zanim skończy ci się czas. Nie bój ta się, nie skończy się. No ty chamie ty! Może to ja byłem chamem w sumie, ale... Ale trudno się mówi, no. Załatwiłem tego Luciana Galfione całkiem przyjemnie.
O, będzie chyba zwycięstwo, coś mi się tak wydaje. Masz 10 sekund na dotarcie do kolejnego punktu. Masz 5 sekund na dotarcie do kolejnego punktu. I tak wygrałem. Tak to się robi, proszę państwa. I Aston Martin Vanquish jednak mi pomógł. Nikt nie jeździł takim modelem, widzicie? Z samego szczytu tabeli wyników możesz już tylko spaść. Musisz utrzymać pozycję. I to było to. Jednak Aston Martin to Aston Martin. A teraz na lazurowym wybrzeżu nie da ci ani chwili wytchnienia. Saint Laurent. Jest wąska i pełna niebezpieczeństw. Bądź ostrożny. Saint Laurent. No dobra, jestem drugi na tej pozycji. Zyskałeś trochę czasu. Bardzo dobrze, że zyskałem trochę czasu. No, tutaj jest faktycznie wąsko i grząsko. Dodano ci czas. Będzie ciężko z dogonieniem tego typka na pierwszym miejscu. Miał przewagę z Kubami. Musisz się pośpieszyć, jeśli chcesz dotrzeć do następnego punktu. Ja się zawsze spieszę. Wszystko pod kontrolą, prawie. Dobra. O, widzę go. Nawiązałem kontakt wzrokowy z przeciwnikiem. O ty chamie ty. Tak mi tu robisz? Nie ma takiej opcji. No nie no! Zapanuj nad tym jebanym autem! Jeszcze 5 sekund. Trzeci. No i dobrze. No tutaj 14 punktów tylko. Jesteś liderem, ale nie ma co odpuszczać. Wszyscy będą ci siedzieć na ogonie. Lucien Galfione. No tutaj się nie rozbiłem deczko. Tu Aston Martin poleciał tak sobie. Nissan Fairlady Z. 69 miejsc na podium. W Hongkongu aż roi się od zakrętów, dlatego bierz je ostrożnie. Dodano ci więcej czasu. Postaraj się go wykorzystać. A co ja robię, myślisz, kolego? Jak nie staram się go wykorzystać. Otrzymałeś dodatkowy czas. Nie zatrzymuj się.
Ten mnie niestety goni. I to jest lipa. Ale byłem pierwszy, o hehehehe. Wygrałem to jednak. Rzutem na taśmę, jak to się mówi, ale wygrałem. Jesteś pierwszy. Wiedziałem, że dasz radę. 4 punkty więcej nad Lucienem Galfione. Jest super. Zajęta pozycja pierwsza. I mamy wyczyszczone znowu wyścigi. Pięknie. $11 milionów fanów. Po świetnym ogólnoświatowym sezonie jesteśmy przygotowani na finał. Zwycięzca tego sezonu World Series Racing zostanie wyłoniony podczas 5 wyścigów przeciwko najlepszym kierowcom na świecie. Jedź do Dubaju i zaczynajmy. No, na razie chyba jeszcze nie będziemy kończyć finał mistrzostw. No to jeszcze drifty, seria Skull Candy oraz mistrzostwa seria Oakley, ale to sobie zostawimy na kolejny odcinek, gdzie będziemy kończyć sezon 4 WSR. A w tym miejscu się z wami żegnam, dziękuję wam wszystkim za uwagę, pozdrawiam wszystkich serdecznie, do zobaczenia i cześć, pa pa!